Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem kosmetycznym, w którym będę Wam opowiadać o kosmetykach marki Liren. Ja te kosmetyki nie zakupiłam, kosmetyki dostałam w paczce ambasadorskiej i tutaj chciałam się z Wami podzielić i pochwalić, że dostałam się w konkursie na ambasadorkę Liren. Bardzo się z tego cieszę. Ogólnie jestem mega zachwycona tą paczką, ponieważ to nie były małe produkty i nie było ich tylko trzy, tylko to była wielka paczka z pełnowymiarowymi produktami do testowania. Zdecydowałam się Wam te produkty tutaj zaprezentować, krótko opowiedzieć, bo nie chciałabym, żeby ten film był bardzo długi, dlatego że nie tylko dlatego, że jestem ambasadorką, ale też dlatego, że mi się bardzo sprawdziły, jestem nimi zachwycona i chciałabym się po prostu z Wami tym podzielić. Jeśli Wy znacie tą markę, to oczywiście piszcie komentarze, wypowiadajcie się, chętnie poznam Wasze opinie. Jeżeli chodzi o markę Liren, to zachwyciło mnie to, że jest to marka polska. A jak wiecie, że ja uwielbiam wspierać polskie firmy. Uważam, że za mało się staramy wspierać to, co posiadamy. Mamy dużo właśnie marek kosmetycznych, które są naprawdę świetne. Nie doceniamy tego. Poza tym jest to marka, która nie testuje na zwierzętach, co jest dla mnie bardzo ważne. No i dużo produktów, które mi wysłali, jest wegańskich. Kolejną sprawą, która też mi się podoba w tej marce, to jest marka założona przez kobiety, więc taki team, wsparcie kobiet nawzajem, które tworzą ten zespół, tworzą innowacje kosmetyczne, to jest naprawdę wielki, wielki plus. Przejdźmy teraz do kosmetyków. Jak mówiłam wcześniej, będę Wam po prostu pokrótce opowiadać, co sądzę o tych kosmetykach. Jednak jeżeli jakiś kosmetyk Was bardziej zainteresuje, to zapraszam Was na bloga. Tam szerzej mówię o tych kosmetykach. A tutaj nie chcę zbyt się rozszerzać na temat, ponieważ nie chciałabym, żeby ten film był bardzo długi, bardzo długi. I pierwszy kosmetyk, o którym Wam opowiem, jest to krem odbudujący Protein Therapy. Tak on wygląda. Bardzo fajny jest, ponieważ ma bardzo wygodną pompkę. Ta pompka wygląda. Jeżeli chodzi o zastosowanie, świetnie nawilża skórę. Ja mam bardzo suchą cerę i używam go rano i wieczorem i zauważyłam poprawę swojej skóry. Jest bardziej nawilżona. Naprawdę jakość jest mojej skóry się poprawiła. Jest bardziej jędrna, bardziej elastyczna, ale głównie nawilżenie. Po prostu to cudo naprawdę świetnie nawilża skórę. Nadaje się też pod makijaż, więc bez problemu możecie go używać też pod makijaż. Jedyna rzecz, którą bym się doczepiła do tego kosmetyku, to to, że brakuje mi tutaj filtru SPV, ale to już jest moje podejście. Ja mam po prostu obsesję na tym punkcie przez to, że mam przebarwienia, że skupiam się na tym, żeby właśnie te produkty miały ochronę przeciwsłoneczną. A tak poza tym polecam, jak macie bardzo suchą skórę, to naprawdę warto po niego sięgnąć. Kolejny kosmetyk to serum ujędrniające na noc witaminy terapii. To jest serum, które zawiera retinol. Tak on wygląda. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz miałam do czynienia z retinolem. Słyszałam bardzo dużo dobrego o tym składniku. I co mogę powiedzieć o tym produkcie? To, że rzeczywiście nasze zmarszczki, dzięki temu niweluje odrobinę te zmarszczki, ujędrnia skórę, ona jest bardziej odżywiona, przez to lepiej wygląda. Mogę polecić ten produkt bez problemu. Kolejne serum to jest serum złuszczające, serum wygładzające na noc Exfoliating Therapy.
I co mogę Wam o nim powiedzieć? To jest dla mnie największa perełka tej paczki. Ja mam problemy z przebarwieniami i ten produkt po prostu sprawił, że te moje przebarwienia jednego już po jednym zastosowaniu wyblakły. Uwielbiam ten produkt. Skóra jest też nawilżona, ale przede wszystkim przez to, że działa na te przebarwienia, jest moim numerem jeden. A powiem Wam szczerze, że używam sporo kosmetyków właśnie na przebarwienia. Widzicie na filmiku oczywiście, jaka jest różnica po jednym użyciu. Więc taką różnicę miałabym przy innych kosmetykach po paru miesiącach stosowania, a tutaj po jednym użyciu, więc chyba mnie rozumiecie, dlaczego uwielbiam ten produkt. Kolejny produkt jest to diamentowy lifting 3D przeciwzmarszczkowy krem pod oczy. Dobry produkt. Nie wiem, jak on radzi sobie z cieniami, czy jak ktoś ma na przykład większe problemy, ponieważ ja takich problemów nie mam. Odrobinę niweluje zmarszczki takie mniejsze przy oczach i przede wszystkim działa super rano, ponieważ ja mam tendencję taką, że czasem budzę się z opuchniętymi oczami i po użyciu tego kremu po prostu ta opuchlizna schodzi i od razu wygląda się lepiej. Tak ten produkt wygląda. Nawilża lekko pod oczami skórę, przez to, tak mówię, odrobinę niweluje zmarszczki. Jest dzięki niemu, jeżeli się nie wyspałyście, miałyście gorszą noc, to te oczy opuchnięte Wam znikną. Kolejny produkt to, wybaczcie, że ja patrzę na kartkę, bo po prostu czytam nazwy, żeby czegoś nie przekręcić. Kolejny produkt to jest C plus E, witaminy Energy, wzmacniający płyn mineralny 3 w 1. Takie cudo. I on ma demakijaż, oczyszczenie i tonizacja. Powiem Wam, czy można mieć płyn micelarny, który właśnie zaspokaja te trzy aspekty? Tak, można. Ten produkt to robi. Demakijaż, nie wiem jak z produktami wodoodpornymi, bo ich nie używam, natomiast świetnie sobie poradził z trwałą pomadką matową. Daje sobie radę bez problemu. Poza tym macie uczucie oczyszczenia skóry i czujecie, że skóra jest po prostu oczyszczona, gotowa na pielęgnację czy nałożenie makijażu. Nie powoduje takiego, jak niektóre preparaty do demakijażu, ściągnięcia skóry, wręcz skóra jest odświeżona, nawilżona. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dość spore opakowanie i bardzo jest wydajny. Naprawdę niedużo trzeba go użyć, żeby zmyć makijaż, więc widzicie, ja go trochę używam, więc naprawdę jest wydajny. Jeżeli macie bardzo wrażliwą cerę, skórę, wrażliwe oczy, to na pewno ten produkt będzie dobry, bo jest po prostu łagodny, nie uczula, nie szczypie, więc naprawdę warty jest naprawdę. Na pewno zaraz mi powiecie, oj, wychwala wszystkie kosmetyki. Po prostu mówię Wam, co ja czuję i jak odbieram te kosmetyki. I dobrze wiecie, że ja zawsze mówię szczerze, jak mi się coś nie podoba w kosmetyku, to Wam to po prostu powiem. Natomiast tu się tak złożyło, że wszystkie produkty mi się mega sprawdziły. Kolejny produkt, kochani, jest to Undelicious kojący balsam do ciała Spice Chocolate. To jest ten produkt. Ja Wam powiem, że ja się zakochałam w zapachu. Ten zapach tego produktu kojarzy mi się z kakaem. A kakao mi się kojarzy z dzieciństwem, więc po prostu nie tylko otula moje ciało, ale otula też moje zmysły produkt. Naprawdę zapach jest, ojejku, niebiański i nie jest to taki sztuczny zapach, jak do niektórych kosmetyków dodają. Ma świetny skład, bo same naturalne składniki, w dodatku świetnie nawilża skórę, skóra jest nawilżona,
odżywiona, więc powiem Wam szczerze, że można się od tego produktu uzależnić, w szczególności jeżeli ktoś lubi zapach kakao. Kolejny produkt to też produkt do ciała. Brązujący krem nawilżający do ciała Mokka Krem. Powiem Wam tak, ja ogólnie do produktów brązujących mam taki stosunek sceptyczny, źle mi się kojarzą, źle to zawsze wygląda, natomiast jeżeli szukacie czegoś, co poprawi kolor skóry i jest delikatne i co możecie po prostu etapami po prostu zwiększać ten kolor, no to mogę Wam go polecić. Ja, która jest zawsze przeciwniczką jakichś bronzerów, że to nie dla mnie, bardzo polubiłam ten produkt. On sprawia, że skóra wygląda po prostu pięknie, zdrowo, nadaje jej taki delikatny kolor. Oczywiście, jeżeli będziecie stosować go często, no to wiadomo, ten kolor będzie mocniejszy. Temu produktowi skóra wygląda zdrowo. Ma zdrowy, ładny kolor. Nie pozostawia smugu, więc jest naprawdę prosty w użyciu, czego ja się trochę obawiałam, bo mówię, nie stosuję takich bronzerów, bałam się, że jak użyję, to zaraz będę miała pełno jakichś, wiecie, plam. Tutaj tego problemu nie ma. Uważam, że też warty spróbowania. Jeżeli jesteście zimą, macie blade nogi, chcecie po prostu iść bez rajstop, no to myślę, na jakąś imprezę, no to myślę, że ten produkt będzie świetną opcją. Kolejny produkt to rozświetlający złocisty krem do twarzy, ciała Coconut Shine. To jak wygląda skóra po nim, zobaczycie na nagraniu, oczywiście za chwilę. Powiem Wam, że to idealny produkt po powrocie z wakacji, jak macie opaleniznę i chcecie ją jeszcze bardziej pokazać, to po prostu myślę, że jest must have po opalaniu, bo to ciało wtedy wygląda magicznie. Chociaż nawet bez opalania, posmarując się tym kremem, Wasza skóra będzie taka rozświetlona, złocista. No po prostu będzie się pięknie mienić, a w dodatku będziecie miały też nawilżenie, więc naprawdę super preparat. Uwielbiam go na nogach stosować, na zdjęciach. Dzięki temu Wasze nogi wyglądają jak magia. I co jeszcze mogę powiedzieć? No chyba to wszystko, co mogę powiedzieć o tym produkcie. Same zdrowe składniki, zapach kokosu. Jak ktoś lubi, to tym bardziej warto sięgnąć, bo podoba mi się w tych kosmetykach, że te zapachy, które się pojawiają, nie są sztuczne. Nie macie odczucia takiej sztuczności. Wręcz one są takie właśnie fajne, a w dodatku nie są też tak zbyt mocne, żeby, wiecie, Was ten zapach męczył. On jest przyjemny. Przyjemny dla Was. Oprócz tego miałam do przetestowania dwa peelingi do stóp. Jeden z nich to Food Scrub, wygładzający peeling do stóp. Jest to peeling taki łagodniejszy. Jeżeli nie lubicie mocnego peelingu, to jest produkt dla Was. Dla mnie jest to połączenie kremu z peelingiem, więc oprócz złuszczenia na skórka, przy okazji super pielęgnuje ten produkt stopy. Natomiast ten drugi, którego akurat nie mam przy sobie, bambusowy pumek do stóp żel. W żelu to jest taki typowy właśnie peeling, mocniejszy. Oba mają fajną konsystencję, tylko mówię, różnica jest taka, że ten z pumeksem jest mocniejszy, ten jest łagodniejszy. Efekt naprawdę świetny, stopy super wyglądają i naprawdę ten peeling daje taki efekt, że długotrwale te stopy wyglądają bardzo dobrze. Kolejny produkt, ostatni, jest to podkład My Master, wysokokrujący podkład odmładzający. I to jest mój drugi taki produkt, który mnie mega zaskoczył, bo pierwszym produktem, który mnie bardzo zaskoczył, było to serum, które podziałało na moje przebarwienia, a to jest mój drugi taki szokujący produkt, który mnie zaskoczył. Ja ogólnie mam cerę, jak mówiłam wcześniej, suchą, bardzo suchą i głównie używam zawsze kremów BB, ewentualnie podkładów nawilżających.
ten podkład jest matujący. Więc wiecie, trochę się bałam tego podkładu, że będę źle wyglądać, że moja skóra będzie jeszcze się bardziej wysuszać. I powiem Wam, że się mega pomyliłam, bo podkład jest rewelacyjny. Nie dość, że nie wysusza mojej skóry, to moja skóra wygląda naprawdę świetnie. Dostałam wiele zapytań, co mam na twarzy, albo że pięknie wyglądam, że świeżo wyglądam, więc to jest zasługa tego podkładu. Nie robi efektu maski, świetnie się wtapia naszą cerę, zakrywa wszystkie przebarwienia, pryszcze, zaczerwienienia, więc naprawdę mega kryjący podkład. Jest to podkład ciężki, bo to z takich mocno kryjących, więc genialnie sprawdzi się na jakąś mega imprezę. Jednak ja go teraz używam na co dzień i mimo, że to jest taki dość ciężki podkład, moja skóra wygląda po nim dobrze. Nie tylko z użyciem jego, ale po nim wygląda dobrze. Nie mam żadnych problemów z cerą po nim, więc nie zapycha porów i tak dalej. Jeśli chodzi o ten produkt, to mogłabym się tylko dwóch rzeczy doczepić. Przede wszystkim tego, że brakuje filtru SPV. Ja wiecie, mam na tym punkcie obsesję, ale no to niego nie wyklucza, bo zawsze mogę użyć kremu z filtrem i jego i tak nałożyć i będzie git. No i opakowanie. Super, że on jest szklany, ale powiem Wam szczerze, że szkoda, że trochę ten nie jest pomyślany, żeby była albo pompka. Wiecie, wygodniejsze byłoby nakładanie tego preparatu. Jeżeli chodzi o trwałość, testowałam go na różne sposoby, bo miałam makijaż idąc na trening, miałam makijaż na sesji zdjęciowej, więc naprawdę wytrzymał wszystko i naprawdę cały dzień, wieczorem makijaż wygląda nienagannie, więc myślę, że jeżeli będę chciała w przyszłości znowu sięgnąć po jakiś podkład matujący, to wysoko kryjący, to na pewno sięgnę po to cudo. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się film spodoba. Jeżeli macie opinie na temat jakichś kosmetyków, to piszcie. Chętnie poczytam Wasze opinie, dowiem się, co sądzicie. Jeżeli coś Was bardziej zainteresowało, jakiś kosmetyk, to zapraszam Was na bloga. Tam trochę szerzej opisuję te kosmetyki. I jeszcze co chciałam dodać, bo chyba wszystko powiedziałam, to pamiętajcie, że większość tych kosmetyków, które Wam pokazałam, jest wegańskich, a wszystkie są nietestowane na zwierzętach, więc jeżeli szukacie takich kosmetyków, to po prostu warto sięgnąć po kosmetyki Lirene. No i to wszystko. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa.